Siemanko i siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony nie kto inny jak Miss Faku i zapraszam was na Distance Awards 2. Niedawno, właśnie parę dni temu, dostaliśmy aktualizację bardzo dużo, która zmienia bardzo dużo w rozgrywce. Dostaliśmy właśnie bardzo zmienione niektóre rzeczy w mechanice, które jest bardzo duży na plus, bardzo dużo ludzi się cieszy z tej aktualizacji. Ta aktualizacja to było właśnie Discovery, który będzie powoli odkrywać niektóre elementy. Jeszcze oprócz tego niedługo, za 2 tygodnie, dostaniemy drugi dodatek, 2 nowe frakcje grywalne, czyli po prostu żarliwe pszczoły, rój i po prostu bardzo, jakby powiedzieć, takie inteligentne kaczki, żaby coś takiego, nie pamiętam jak to, teraz nie powiem wam dokładnej nazwy, jak to się nazywa, za chwilę sobie to sprawdzimy, które się skupiają na technologii. No my zaczniemy nową rozgrywkę, mam nadzieję, że oczywiście wam, jak wiadomo, będzie się wam podobać cała rozgrywka. Oczywiście zostawcie łapkę w górę widzianą, komentarz. Chcę bardzo fajną też serię z tego robić. Oczywiście miałem poprzednie odcinki nagrać, ale no pierdolą mi troszeczkę komputer, więc dużo rzeczy poutraciłem, więc gram troszeczkę na laptopie. Oczywiście wy będziecie mieć fajną wersję, wszystko będzie fajnie pokazane u was. No niestety no, u nas będzie no u mnie będzie troszeczkę przecinać, wy będziecie mieć w filmikach troszeczkę płynnie. No ale o to chodziłem, o to chodziło. Dobra, więc ustawimy sobie pierwszą rzeczą, czyli normalną rzecz. Dobra, piraci jaki są, damy normalnie, piraci prymitywy zrobimy bardzo daleko. Ile piratów będzie, dajmy po prostu mało. Mogłem całkowicie piratów wyłączyć, no ale zabawa była troszeczkę marna, więc piraci będą troszeczkę silniejsi, dostali buffa dużego, więc już nie będzie tak łatwo z tymi piratami, czyli my inne frakcje będziemy mieć problem, więc do mid-game'u no będziemy mieć co robić z nimi. Dobra, kolumnie zostawiamy, zróbmy, żeby kolonii też nie było za dużo. Independent zróbmy rzadko, normalne kolonie też rzadko, żeby nie było. Zróbmy, żeby było tak, no dobra, no zróbmy te 100, zostawimy. Kolonizacja range limit, zróbmy 200. Milionów, range limit. Teraz tak, następne. No niestety pogramy normalną rasą, bo nie wiem, dodatek mi nie działa. Przepraszam was za to, ale nie wiem co się stało. Dodatek nie działa. Chociaż mógłbym, kurde, zrobić w modyfikacjach, czy coś będzie. No niestety chyba nie ma, nic nie działa poprawnie. Trochę tak powiem wam, że lipnie. Dobra, zróbmy 10 na 10 sektorów, więc będzie duża walka. Dobra, resztę powinno być niż normalnie. I dobra, my weźmiemy sobie tym razem ze spokojem, weźmy sobie Leopardego. Właśnie nie wiem, kurde, Hakonisz. Dobra, weźmy sobie Hakonisz, zrobimy sobie gildię kupiecką. Dobra, dawmy im Imperium Żab. Imperium Żab. No, kurde, nie tak to miało. Imperium Żab. Czemu mi polskie tu... Dobra, coś kurde nie idzie. Dobra, zróbmy sobie Imperium Żab. Teraz tak, zrobimy sobie ze spokojem ten kolorek. Government weźmy kupieckie. Dobra, gildia kupiecka. Jedziemy dalej i my chcemy po prostu na obrzeżach. I teraz tradycyjnie zaczynamy z Plewarpem.
expansion normal, a home awards zróbmy nienormalne, troszeczkę większe, wiesz? Expansion sobie zostawimy i żeby nasza galaktyka była dosyć lepiej niż normalnie, żebyśmy mieli dobry start, a później się będziemy martwić, co dalej. Dobra, my w takim bądź razie będziemy chcieli sobie dodać wszystkie imperia, no prawie wszystkie, albo dobra, zróbmy sobie 10 i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj zróbmy, że wygrana będzie przy 80%, 80, 80, 80, licznik startowy, w sumie mógłbym, ale na podstawie tego nie będziemy robić. Eventy zostawiamy, Galaxy Story Event, albo Ships, bazę chyba wyłączymy. Wiecie co, trochę to... Dobra, zostawimy, zobaczymy, jak to będzie, ale zazwyczaj jest to wkurzające na dłuższą metę. Mnie wkurzają niektóre sprawy. No ale dobra, no zobaczymy, czy nam to pójdzie. No i kurde, zaczynamy, zobaczymy. Jeszcze raz zobaczymy, jak nam po prostu to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dosyć elegancko. Chciałbym po prostu prowadzić całą tą serię dość długo, dość dużo, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi, no ale zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie. Dobra, gdzie my w ogóle tutaj jesteśmy? W pierwszej kolejności nas kuźwa zaprowadziło, nie wiem tak naprawdę, gdzie my jesteśmy. Dobra, gra jest wyłączona, więc wiecie, my sobie zobaczmy, jak tutaj się szykuje. Więc ekspansję bym musiał w tą stronę robić. Dobra, jak się sprawa pod względem grafiki? Grafiki jest na razie ok. Dobra, my w pierwszej kolejności tradycyjnie tak jak robimy. Wszystko nie chcę, żeby mi po prostu automatycznie robiło, tylko wszystko będziemy ręcznie robić. O, widzę, że jest delikatny taki błąd. Dobra, show me. Konstruktor ship, wszystko będzie budowane. My akurat będziemy chcieli powłączać parę rzeczy. Exploration ship i research już mamy zrobione na dzień dobry. Żeby to miało ręce i nogi. A, fluid, my musimy kurde sami to porobić, bo widzę, że komputer za dobrze w tych rzeczach nie działa. Dobra, my sobie przyspieszymy razy 4. Spaceport. Tak, spaceport musimy oczywiście sobie zrobić. Dobra, ze spokojem. Będziemy mieć jednego szpiega. Szpiegowie te zostali zmienione. Dość sporo zostało rzeczy tutaj pozmieniane. Dobra, będziemy robić to z głową. Nie będziemy masowo, wiecie, robić tego wszystkiego, co my tutaj znaleźliśmy. 29 i mamy tak, karbonity 52 i 4% mamy Colony Development Amber. O kurde, fajnie. Przyspieszy nam rozwój delikatny. Na początkowej fazie gry to ja chcę, żeby jak najszybciej nasza planeta się rozwijała, rozmnażała, więc robimy po prostu na zero obecnie. Dobra, mamy też naukowca, więc spoko. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie to graficznie zmiany, które tutaj powstały, są na dosyć dobrym poziomie, więc spokojnie. Zobaczymy, jak co kształt będzie nam chodzić, czy klatki będą nam. Konstruktor ship został tutaj wybudowany. I my mamy po prostu jeden. Wiecie co, ja bym kurde zrobił, żebyśmy wybudowali jeszcze jednego. Ja wiem, nie powinienem, ale zróbmy to sobie. Wiecie co, ja tu dostałem dwa statki, medium mining ship. My sobie ze spokojem to zrobimy, bo będą miningi. Spaceport i automatycznie mamy full tankera.
medium, large mining. Już by mamy, kurde, tak naprawdę na razie sobie to wypierdolimy, z tego względu, że nie ma sensu. Muszę też, będę musiał uważać, co buduję, gdzie buduję, jeśli chodzi o pierwsze tak naprawdę kopalnie. Kopalnie tak naprawdę, jeśli wybuduję dość sporo, będą mnie kosztować. Jak będę miał za mało, no to będę miał niedobór surowców, więc czy w jedną, czy w drugą stronę będę taki no niespecjalnie zadowolony z tego. Niestety. Dobra, my jednocześnie mamy tą technologię. My byśmy musieli inną technologię zrobić, żeby to miało ręce i nogi. I w pierwszej kolejności musimy zrobić sobie to. Oprócz tego w ten sposób pójdziemy. Smart construction ship. Na początku nie będziemy wylatywać z naszego układu, bo i tak nam dużo to nie da. Z tego względu, że i tak, czy byśmy chcieli, czy nie. Czemu nie jest to... I tak byśmy nie mogli na razie zwozić, czy po prostu budować jakichś innych kopalni, bo będziemy technologicznie do tyłu. Więc czy wlecimy to za 20-30 lat, za 10 lat, co tam, czy tam 20, nie będzie miało to większego sensu. My na razie będziemy się skupić, żeby nasz układ był bardziej rozwinięty niż chcemy. Dobra, spaceport wybudowany, bardzo pięknie. Nie jest może jakiś, wiecie, mega, ale jesteśmy cały czas, kurde, na minusie, no. Wiem o tym. Dobra, i co my tutaj mamy? I mamy okulona 95. Oczywiście, nie zostawię tak tego, tylko tutaj wybuduję okulon 95. No to jest bardzo dobre złoża, więc starczą nam do mid-game'u, jak dobrze pójdzie ten surowiec. Więc mamy już po prostu dwa surowce kosieby, które są mniej więcej na początku gry bardzo ważne. No i byśmy potrzebowali dość sporej ilości stali tak naprawdę. Dobra, my za chwilę sobie będziemy pierwszy hub drive tutaj robić, żeby, wiecie, to miało ręce i nogi. I nowy statek eksploracyjny, ze spokojem. Sobie wszystko tutaj zbadamy. I za chwilę powinniśmy mieć wybudowane. Dobra, mamy wybudowane, więc śmiało możemy teraz sobie tak, eskorty to nie. My tu sobie staramy, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi. Oczywiście wiadomo, i tak to nie będzie miało takich rąk. Niestety. Wiecie, będziemy na razie ograniczeni w niektórych stopniach. Medium mining, ship oczywiście, że musisz mieć hub drive. To. Ty w sumie też byśmy mogli tobie tutaj zrobić podstawowe. Mamy, kurde, defekt. Za mało crew. Dobra, tego na razie nie będziemy robić. Dobra, pozostałych może. Dobra, i mamy. Nie, niestety nie mamy. Dobra, spaceport, on sobie sam zrobi retrofita, bo retrofity oni są nauczeni, żeby sami robili, nie musimy się nimi przejmować. No i teraz byśmy potrzebowali tak naprawdę stali. Dobra, poleciał, leci, leci. Nie jest może, wiecie, bardzo szybki, ale za to, jeśli chodzi o energię, to jest troszeczkę oszczędniejsze, więc na początkowej fazie gry będę musiał ogarnąć sobie to tak, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi. I żeby początkowe statki tylko latały tutaj wydajniej, a już poza naszym układem będziemy robić tylko statki do transportu lub do budowy, czyli konstrukcyjne, żeby, wiecie, to miało jakieś podłoże. Jezu, dość powoli to leci. Dobra, i co my mamy, jakie bonusy tutaj, chciałem powiedzieć. Lokalizacje.
jeśli chodzi o badawcze. Hivetech. Dobra, Spaceport jest na high-techu. Jest na high-techu, dobra. I my będziemy chcieli research zrobić. Hub Drive, ten ma... Wiecie co, nasz pierwszy naukowiec nie ma jakichś zajebistych wyczulonych perków. No trochę tak szkoda. Dobra, to jest 50. Spokojem. Tu już statki sobie polecą. I teraz tak, czy ty masz wybudowany skip drive? Ma pierwszy skip drive. No nawet spoko. I nawet jest teraz zrobione tak, jeśli mamy bardzo dużą ilość czasu, czyli mamy nadwyżkę, czyli pojawia się właśnie nam pierwszy majnik zrobiony. Pojawia się po prostu takie ikonki żółte, które mówią nam, że mamy bardzo dużą nadwyżkę tego danego surowca. I to jest zbytnio poprawione, bo wtedy nie wiedzieliśmy, czy mamy nadwyżki, czy nie. Dobra, czyli znaleźliśmy ze spokojem. 100% mamy Castlona, oczywiście. I mamy w 60 krypton procentach. To jest bardzo dość sporo. W późniejszym czasie tylko argona będziemy potrzebować powyżej 50-60%. I wtedy ze spokojem też sobie wybudujemy drugi. Powinno nam starczyć na jakiś czas. Dobra. Ja się bardzo z tego cieszę. Co my tutaj mamy? Coś my tutaj znaleźliśmy. I znaleźliśmy Cravera. Spoko. Ale na razie nie będziemy budować. Wiadomo, technologia by się nam przydała. Ale za długo by to trwało na początkowej fazie gry. Więc moim zdaniem nie ma sensu. Dobra. Dobra, zrobię nam retrofit. Fajnie poświaty tutaj wyglądają. Niestety trochę szkoda. A dobra, mamy station i ty masz 8 high tech. No to zróbmy 8. Tech. Dobra, plus minus. Czemu nam tutaj wyskoczyło coś innego? Miało być 8. Będę mniej więcej wiedział, jak przerzucać i wszystko. Wiecie, żeby to miało ręce i nogi. I teraz tak, czy my możemy zwiększyć? Możemy zwiększyć, więc ze spokojem. Będziemy mieć sporo ilości tej kasy. Dobra. I my, o masowo kurde, na razie nie, na razie nic ze statkiem nie będziemy budować. Musimy mieć zwiększoną ilość parę rzeczy. I co my tu mamy? Mamy 100% Emerald Crystal, 42 Necros Crystal i Osalia 20%. Powiem, że za dość sporo. I co my tu mamy? Hmm. 12, wiecie co? To też sobie damy, bo tak naprawdę 72, 62 to jest dość sporo. Więc teoretycznie będziemy dostarczać naszej planecie właśnie do sporości surowców, które przyspieszą nam jeszcze szybszy rozwój. Dobra, ja niestety research, laboratorium, będziemy niestety musieli to zwiększyć z czasem. Mi się wydaje, że będziemy musieli to sami zrobić. Dobra, colony development. Jeszcze coś mamy. 25. Nie będzie się opłacać budować. 25 to bardzo długo nam by to zajęło, więc może statki zrobimy, żeby cywilny sektor się tym zajmował. Fajnie by było.
tym wszystkim. I dobra, co my teraz tu budujemy? I teraz my budujemy 19% construction research. 19%. Wow! Jest to kurde dość sporo. Będziemy mogli dość szybko rozwinąć statki większe. Więc mi się wydaje, że w pierwszej kolejności chyba się tym zajmiemy, większymi statkami. Dobra, 4 lata. No, trochę nam to kurde, no niestety pójdzie. 23. Dobra. No nic, no, my tak i tak będziemy musieli zrobić większe. No musimy mieć po prostu większe zbiorniki ze spaliwami. Akurat gramy żabami, no co tak naprawdę oni mają tą swoją główną technologię, że od razu mają tą technologię bardzo rozwiniętą tych zbiorników z paliwem. I to jest bardzo fajnie, bo teoretycznie będziemy już dalej mogli latać. To jest po prostu, oni mają chyba 150, a z tego co pamiętam to 150. Tak naprawdę 150 chyba było na poziomie tier 4, a my już mamy na tierze 2, więc jesteśmy tak naprawdę, będziemy o te 30, 40 lat chyba do przodu, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Dobra, no niestety nie mam. Mamy 8% high-techa i nasz. No, właśnie Nukowiec dostał nowe perki high-tech, więc ze spokojem, więc będziemy mógł sobie w tym robotorym siedzieć, chyba że zostaniemy z czasem nowego. Mamy generała, który nie wiadomo jakie będzie miał umiejętności. Mniejsza o to. Ze spokojem, my tak i tak, kurde, ze spokojem sobie to wszystko tutaj robimy. Niestety, no trochę idzie to powoli. Już nic z tym nie zrobimy. Dobra. Spróbujemy w taki sposób to zrobić. Dobra, już jesteśmy na plusie, bo nie mamy za dużo kupionych tych rzeczy i nam się tutaj zmieniło ze 4 lat do 2. Poczekajcie, ja muszę to bardziej zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, zróbmy 40 i zróbmy na początku 3. Powinno starczyć, więc wiecie, już się zmniejszyło do jedynki. To jest tak, nasza planeta się i tak będzie rozwijać, rozmnażać. No niestety nie jest bardzo dużo, no ale lepsze to niż nic. Na razie no zarabiamy. No, właściwie no dużo nie zarabiamy tak naprawdę. Dobra, zróbmy na 6. Na publicznym, no prywatnym sektorze. Na razie prywatny sektor się zbytnio tym nie zajmuje. I to jest tak, my musimy mieć kaslun. Jak będziemy mieć paliwo, no tak będziemy mieć paliwo, no to tak naprawdę będziemy mogli zasilać nasze statki, które będą mogły sobie po prostu dalej latać. I mamy tak naprawdę 50 silikon. Dobra. Powiem wam, że bardzo się ucieszyłem. Wszystko, co ma powyżej 50, będziemy robić. Resztę to niech sobie po prostu prywatny sektor jakoś radzi w tym. My nie musimy całkowicie angażować się. Najważniejsze jest, żeby po prostu było tak. Stal, argon i paliwo. A resztę to prywatny sektor może się tym zająć, wiadomo. Im więcej mamy tak naprawdę kopalni, no to tym będzie no, większy problem, no wiecie, no utrzymanie wszystkiego, czy wojsk, czy czegokolwiek, no kosztuje, no. Dobra, zróbmy 15, więc jak zdobędziemy trochę więcej kasy, więc zaczniemy po prostu przyspieszać to wszystko troszeczkę inaczej. Dobra, nie będę od razu. Poczekajcie, tak kurde właśnie zauważyłem, że mogłem od razu to zrobić. Nie zrobiłem tego, moja wina, przepraszam.
I to jest tak. To jest zrobione? Nie. Automatycznie będę musiał to ogarnąć, żeby wiecie, to miało ręce i nogi. I tu mamy jakiś, jak on exploration. Tak, co my tu mamy? Mamy jakiś statek? Repair minus 10. Dobra, mamy Medium Exploration Ship, znaleźliśmy i znaleźliśmy, o kurde, Caslan Krystał i Polimer, i plus, o, dobra, na razie wybudujemy i możemy się tutaj, powiem wam, w tym sektorze osiedlić. Będziemy mieć pierwszą planetę, kolonię, która jest po prostu w tym samym układzie. Zajebista, kurde, sprawa, bardzo szybko się po prostu powinniśmy rozwinąć z czasem. Dobra, no dość dużo nam tutaj rośnie. Potrzebuję stali tak powyżej 70. Dobrze by było. Ale jeszcze nie ma. Large Medium Station. Co? A, konstrukcja. Dobra, no to będzie budował. Dobra, nie zauważyłem. Sorry za to. My w pierwszej kolejności, zanim to wszystko sobie tutaj, wiecie, rozwiniemy, będziemy retrofity robić, no to trochę to potrwa. Od razu nie będziemy robić, bo to jest bez sensu, strata czasu, więc od razu przejdziemy w różnych funkcjach do levelu drugiego, jeśli chodzi na przykład o statki. Od razu, you don't have money, dobra, no muszę lepsze tak naprawdę napędy, wszystko porobić, żeby zacząć od drugiego levelu. Jeśli chodzi o broń, na razie broni nie będziemy robić, bez sensu. Broń na razie i tak nam nie jest potrzebna, bo z kim będziemy się stukli? Z robakami? Tak powiem ja wam, że no, tak średnio. Dobra, na razie Kaslon. Musimy mieć stówkę. Ale ze spokojem, będziemy mogli sobie tutaj porozwijać, dobrze wiedzieć, Spaceport. Zróbmy sobie ten mały, możemy usunąć, bo nie jest nam potrzebny. Smart. A nie, nie mogę jeszcze. Large. To zrobimy. I co my tu mamy? Research. Tak samo. Dobra, i na razie chyba to tyle. Za dużo i tak nie mamy. Więc wiecie sobie, tutaj wszystko to porozwijamy. Mamy hype-techa. O, by sporo. Tu nie możemy jeszcze budować. I ten już chyba retrofit sobie sam zrobił. Dobra, my będziemy chcieli po prostu sobie przejść na drugi poziom, żeby badać jeszcze szybciej, jeszcze wyraźniej okolicę naszą, żebyśmy się bardzo dobrze porozwijali. Dobra, to będzie nasz drugi large. Dobra. To się buduje. To jest chyba już wybudowane. No tak, to już samo sobie zrobiło. Agenda ship nie robimy, nie ma sensu. Dobra, jest wybudowana, ale i tak trzeba zrobić retrofit. Pozostałe statki oni powinni już automatycznie zrobić. No mission. Czy na stat... Nie, jeszcze chyba nie będziemy robić. I powiem wam, że... Nie, jeszcze zostawimy. Nie ma sensu. Mam dość sporo tutaj rzeczy do zrobienia. No będzie musiał po prostu to zrobić na razie pojedynczo. Musimy ograniczyć koszty. Musimy jak najszybciej rozwinąć się technologicznie i przez kasę. Dobra, 20 chyba powinno starczyć.
Im większą kasę będziemy mieć, tym po prostu będziemy robić crash research. Wiadomo, będzie wtedy lepiej. Dobra, mamy 85, więc ze spokojem zrobimy to. Construction, Fusion. Też to wszystko będziemy chcieli pogarniać w małych, delikatnie detalach, jak to się mówi. Dobra, jest zrobione, jest zrobione. Nie ma z tym problemu. Dobra, Exploration Scanner. Tu będziemy chcieli za chwilę to zrobić. I to jest tak, Construction Yard. Mi się wydaje, że jak ze spokojem zrobimy na trójkę, to ze spokojem będziemy mogli wskoczyć w końcu. Dobra, będziemy mogli w końcu wskoczyć i naprawić te statki, które są technologicznie bardziej rozwinięte. Z nich technologia delikatnie się pobierze. Dobra, na razie nam idzie dość dobrze. No niestety potrzebuję tej stali, ale no, na razie stali zbytnio nie mamy za dużo. Jesteśmy na minusie. No delikatnie na minusie, nie jestem aż tak dużo. Ze spokojem. Tu już się buduje, więc tak naprawdę Emerald Crystal i Necro Crystal będę miał po prostu już nadmiar z czasem. Ostalia tak samo. Powiem wam, że Emerald Crystal, jeśli chodzi na przykład o broń, jaką będziemy robić, nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Technologicznie. Cały czas staram się, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi. Class Research. No wiadomo, na początku to dużo nie kosztuje. Idzie nam dość spoko, więc i tak w pierwszej kolejności będziemy chcieli zrobić, żeby się rozwijały u nas najbardziej statki do eksploracji. To jest masowe. 33. Jakbym miał tak z 50. Przepraszam, 3. Trójkę. Jakbym. No właśnie. No i właśnie mamy. Więc sobie śmiało możemy zrobić. Znaleźliśmy 120% stali. To nam wystarczy na długi okres czasu tak naprawdę. Więc ze spokojem. To jest tak. My tutaj zrobiliśmy. To też jest w tym miejscu. To jest tamtym. Dobra, możemy zrobić takie dwie kopalnie, nie ma z tym problemu. Dobra, co my tu mamy? Możemy wybudować? Możemy wybudować, więc się tym nie przejmujemy. Dobra, wiecie co? My sobie zrobimy w taki sposób, Medical i Base Command Center i zróbmy troszeczkę lepszych crew. Nam się przyda Basic Transport System kolonizacyjny i spróbujemy jak najszybciej skolonizować. To nam jest do walki niepotrzebne. Establishment. Kurde, to też jest takie nie wiadomo. Tarcze nam razie nam są niepotrzebne. Zmieniliśmy logistykę. To my będziemy budować tak naprawdę, ile ludzi po prostu potrzebujemy. Dobra, na razie nam zbytnie ilości osób nie są nam potrzebne. No w miarę nam, powiem wam tak, w miarę nam na razie idzie. Nie jesteśmy na zbytnio na minusie. Myślałem, że tam będziemy na dużym minusie, ale cały czas widzę, że na plus lecimy. One już dają dość sporo tej kolejki, tych technologii. Będziemy już mieć drugi poziom jardu. Będziemy jeszcze szybciej budować. I teraz tak, pytanie, czy automatycznie wybuduje. Tak, bo to jest update'owanie, więc nie musimy nic robić teoretycznie. Tu też już powinniśmy mieć dwójkę.
Construction Yard dwójeczka. Jest, jest. Bo to jest improvement tak naprawdę, czyli nadpisywanie i ulepszenie danej rzeczy, co tak naprawdę już jest. No to powinniśmy jeszcze szybciej budować, a jak już będziemy mieć poziom trzeci, no to ze spokojem będziemy mogli zacząć budować jakieś bazy. Czekajcie, bo dźwięk jest tutaj za głośny niektórych po prostu rzeczy, więc sobie to zmienimy. Dobra. Dobra, mamy tylko 12%. Powiem wam, że bardzo fajna planetka, jak będziemy mieć już dobrą technologię, więc ze spokojem będziemy mogli skolonizować i tą. Więc odejdzie nam po prostu duża kopalnia, tylko ze z planety będziemy się, między planetami będą się, wiecie, przesuwać. No, na razie idzie to w bardzo dobrym kierunku. Widzę, że technologicznie te małe skurczybyki sobie bardzo dobrze radzą. Smart Fighter. Medium ship. Energii nie ma za dłużej. Nie ma energii w czasie latania, więc byśmy musieli wytwarzać większą energię. Im większa energia, no to wiadomo, że statki będą się poruszać jeszcze szybciej. O, zobaczcie, kurde, jak leci. Te małe transportowce. Bardzo szybko. A ten średni mining, no to tak naprawdę, no... Będziecie widzieć to z czasem, jak już będziemy wylatywać z naszego układu. Na razie nasz układ nas ogranicza, na razie. Dobra, technologia, jedziemy dalej. Kupiliśmy. Więc w pierwszej kolejności statki nie będziemy używać, tylko my sobie to zorganizujemy ze spokojem. Poczekajcie, to muszę teraz tak pomyśleć, co ja tu teraz muszę zrobić, żeby to miało ręce i nogi. W pierwszej kolejności co tu zorganizować. Trzymamy kasę, żeby ten... Nie mamy kasy. 12%. Potrzebuję 20 tysięcy, żeby przyspieszyć research. Dobra, 35%. Co miesiąc będziemy mieć 5, więc ze spokojem. Tą technologię sobie darujemy. Więc tak, Colony Ship, więc jak będziemy mieć wybudowane Basic Transport System, to wtedy zaczniemy budować w naszym układzie statki transportowe pasażerskie, żebyśmy mogli zarabiać jeszcze przez stacje wypoczynkowe. Oprócz nas, no to jak słyszycie, budują się małe statki transportowe i prawdopodobnie będą się budować oprócz nich statki związane, właśnie statki związane z kurde, brakuje mi słowa teraz. Kurde, leciało. Statki związane ze zgórnictwem, czyli minery, nie kopacze, więc ze spokojem. Jeśli chodzi na przykład o wlatywanie statków właśnie do stacji z jednej i z drugiej strony, to powiem wam, że rewelacyjnie to wygląda. Fajnie zostało to dodane. Podoba mi się to. Mining ship. Niby... No dość sporo będziemy tutaj produkować. Dobra, a jak idzie z technologią? Half drive, no to tak kurde nie specjalnie, ale wiem, że badania zostały poprawione. Pamięć i obciążenie procesora też. Walki, piraci, eksploracja. Działa to naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Następnym razem moim zdaniem twórcy powinni się skupić
na zbalansowaniu albo po prostu na walkach, na broniach. Chociaż teraz bronie mają jeszcze inne zakamarki. No niestety nie mam tutaj tego, bo nie zrobiłem wszystkich technologii, tylko że odkrywamy po kolei. Dobra, jak my to mamy? Możemy zrobić, żebyśmy mieli... Dobra, my od razu sobie dajemy, żebyśmy mogli jak najszybciej robić tą lepszą technologię skokową, wiecie, ze spokojem. Za chwilę będziemy mogli wylecieć z naszego układu, bardzo fajnie. Uwielbiam po prostu wylatywać z naszego układu na tierze dwójce od razu. Nie będziemy jakimiś, wiecie, leszczami. Dobra, Command Center, Basic Medical Crew System. No niestety muszę to zrobić w taki sposób. Dlaczego robię ten full cell, czyli, bo mamy jeszcze cargo bay, czyli ten podstawowy chcę zamienić na normalny, żebyśmy mogli więcej przewozić, więcej, żeby w kopalniach było tego towaru, czy ewentualnie na stoczniach. Wiadomo, że w późniejszym czasie będę mógł to zupdate'ować na więcej, ale na razie te Carbo Bay na początku do mid-game'u powinno nam starczyć ze spokojem, więc wiecie. Tak samo Command Center z tego względu, że te 3% do wiecie oszczędności na każdym statku czy na każdej stacji, no to dość sporo daje, więc bądźmy szczerzy, no jest to dość duży wyczyn. Dobrze, Basic Creature Center, no to też sobie zrobimy. Zrobimy tylko po prostu na bazach wypoczynkowych. Nie będę robił tak, jak kiedyś to robiłem wszędzie, bo w późniejszym czasie to zbytnio nie działa. Były błędy. Może to naprawili teraz, ale nie chcę tego tak naprawdę próbować. No ale dobra, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Postaramy się tej jakoś, żeby miało ręce i nogi. Jeszcze mi brakuje, żeby tak naprawdę te słońce, te układy, to wszystko się ruszało. Ale zobaczymy, czy to pójdzie z czasem. Dobra. Robimy. Dobra. W pierwszej kolejności. Basic Medical Center, no to my no, będziemy musieli to tak i tak zrobić to na stacjach, żeby stacje miały po prostu tych swoich lekarzy, żeby ludzie byli bardziej zadowoleni, bardziej będziemy zarabiać. Jak będziemy zarabiać, no to będziemy mogli szybciej kupować, zwiększać podatki i kupować tak naprawdę lepsze, szybsze technologie. Rozwijać się przed naszymi przeciwnikami, żeby wiecie, to miało ręce i nogi. I teraz się tak kurde zastanawiam, czy chyba na razie to usunę, żeby to miało, wiecie, rączki, to sobie wybudujemy i lepszy, spróbujmy zrobić half drive. Od razu już nie będziemy przechodzić tego podstawowego, tylko już przejdziemy ten lepszy, który po prostu nie będzie nam żerał tyle paliwa, który kosztuje bardzo dość sporo, a dużo nie daje, więc przejdziemy na ten oszczędniejszy. Dobra, Basic. My byśmy musieli jeszcze... O kurde, dobra, trochę przesadziłem. 45 chyba powinno starczyć na początku. Ze spokojem już mamy wybudowane. Baza resortowa, no to wiadomo, nie musimy sami robić, bo jest Basic. Jak jest Basic, no to kosztuje tam nic praktycznie, nie będę tracił kasy na to. My sobie zarobimy, żebyśmy musieli na crew, na kolonizację. Dobra, tu chyba teraz przesadziłem, więc
No, przesadziłem i to dość mocno, przepraszam was za to. Zróbmy 40. Żeby to miało ręce i nogi. Dobra, zrobimy tak. Basic, Command Center, zrobimy crew. I będziemy mogli chociaż stocznię, kurde, zupdate'ować. Stocznie i duże kopalnie. Dobra, na razie nie ma sensu. Jak kurde idzie naszemu... on już tu praktycznie kończy. Więc nie ma z tym problemu. Tu nie ma sensu. Tu mamy nadwyżkę. On dopiero stal będzie nam tu budował. Czyli na razie production w Castlonie jesteśmy na minusie. Bo mamy no słabą technologię właśnie. Krupika. Byśmy musieli zrobić krupika. Gdzie my tu mamy? Mamy 80, 81. Wybudujmy sobie. Jest koło nas, ale jest bardzo sporo. Czyli to jest po prostu, z tego co pamiętam, miedź to była. Dobra, medical, więc sobie ze spokojem to poogarniamy. Żeby, wiecie, to miało ręce i nogi. Dobra, bez asteroid. No i w tym układzie jest chyba wszystko. Nie będzie nic specjalnego. Jak już to wybudujemy, to w następnej kolejce wybudujemy te dwa statki. O, 90, to mamy 30, więc ze spokojem. Command Center, no musimy wybudować, to nam duży zastrzyk jeszcze większej gotówki da. A co jest najfajniejsze, to najfajniejsze właśnie w tym jest to, że właśnie jak już będziemy mieć, wiadomo, już ten level drugi, czyli takie nie basiki, tylko już takie podstawowe, tak będziemy robić update'y, nie będziemy musieli robić retrofitu, bo oni automatycznie, właśnie automatycznie sobie to zrobią. I bardzo często jest improvement, czyli automatycznie się update'uje. No dobra, a crew jest nam potrzebne z dwóch powodów. Basic ma tylko 75, a chyba 100. Chyba 100, czy... No 100, no to tak naprawdę ten podstawowy crew system, czyli... związany po prostu z ludźmi na pokładach, czy na statkach. No to już jest więcej. Będzie kosztować podobnie, a będziemy mogli mieć więcej członków, więc będziemy mogli zmniejszyć różne koszty, zmieniając różne rodzaje w innych stronach medalu. Dobra. Abstrahując teraz tak, to byśmy mogli sobie zrobić, ale my chyba sobie pierwszej zrobimy fast mining i achievement energy. W pierwszej kolejności, które jest chyba najbardziej istotne dla nas. Coordinate Dock zrobimy sobie. My robimy troszeczkę inaczej gramy niż kiedyś graliśmy, więc zaspokoję Medical System. Dobra. My sobie teraz to rozwijamy się pod względem jakościowym niż ilościowym. Pod systemy na razie update'ujemy. Z tego względu, że większe statki czy lepsze bronie, do tego dojdziemy, gdy będziemy bardziej rozwinięci pod względem takich podzespołów i zadowolenia naszych podopiecznych, no to wiadomo, że to nam zdecydowanie więcej da. Dobra, na razie to nie, na razie nie ma sensu. Na razie mamy bardzo fajny itcom i przy okazji zarabia dość dobrze, właśnie bardzo dobrze zarabiamy, bo sektor cywilny bardzo dobrze sobie radzi. Dobra, no to w pierwszej kolejności to robimy tak. Ten spaceport możemy usunąć, tutaj dodamy, automatycznie się to
zupdate'owało parę rzeczy, więc dla mnie jest to, kurde, bardzo fajna sprawa. Sobie dodamy... Dodamy sobie tak, żeby więcej statków mogło dokować. I automatycznie Cargo Bay, więc ze spokojem się tutaj porozwijało. Tak samo Research, Large Mining i co my tutaj potrzebujemy? Add Command Center. You have a one. A nie, mamy. A, my musimy sobie tutaj dodać to. Energii nie mamy. Dobra. I teraz tak, my tak samo tutaj musimy sobie dodać to. Nie, chociaż już jest automatycznie dodane. Co nam potrzebujemy? Large i energy level, jest statyczna energia. Czyli będę musiał bardzo sporo dodać tej statycznej energii. Dobra, dodamy sobie w taki sposób. I to jest tak, to zrobiłem. Medruship na razie nam nie jest potrzebny. Escort na razie delayed. No to nie ma sensu, to też na razie delayed, nie robimy. Dobra, my sobie tutaj, wiecie, wszystko poupdate'ujemy. A, robię automatycznie. I teraz tak. To jest nam potrzebne. To robię automatycznie. Wszędzie robię automatycznie. I teraz tak, jeszcze nie możemy resort base robić, bo potrzebujemy tak naprawdę transportu. No niestety transport jest nam potrzebny, tak czy inaczej. Jak wiadomo, już powinniśmy wylecieć, już powinniśmy badać, ale ja to robię częściowo po to, żeby było znacznie nam łatwiej, bo tak naprawdę my bardzo dobrze się teraz zaczynamy rozwijać tutaj. Oczywiście kas, no dosyć mamy bardzo mało. Stal już zaczynamy produkować bardzo wysoko. Tutaj się nam nie opłaca. Kury plika, jeśli będziemy mieć zrobione, to nam dużo da. I oczywiście kolonizację, więc ze spokojem będziemy mogli sobie zrobić za chwilę kolonizację, a my przez ten czas budujemy, to jest tak, resource base zróbmy sobie automatycznie, i ale zrobimy, żeby to miało ręce i nogi. I tak samo pasażerski statek tak samo zrobimy, więc ze spokojem. I wszystko jest wybudowane, możemy śmiało sobie tutaj wybudować pierwszy. Oprócz tego za chwilę statek do kolonizacji sobie zrobimy, więc tak naprawdę zostanie zlikwidowana jedna kopalnia, która nam delikatnie ciąży, więc będziemy mieć już delikatnie na plus, czyli wiecie, wszystko kurde idzie swoim fajnym tempem. Tutaj jeszcze się rozwija, prawdopodobnie surowce muszą być dowiezione. To jest tak, to jest zrobione i tutaj się dopiero budują. I... Ale czemu buduje mi tak słabą tą? Halo? Przepraszam, musiałem zlikwidować, bo coś mu odpierniczało. Nie wiem dlaczego. Czemu budował bardzo słabe? Ja mu chyba nie dawałem. Dobra, nieważne, ale zobaczcie jaką kasę już mam. Mam dość sporą tą kasę. Wszystko się to dzięki... Właśnie, jeszcze kurde nie zauważyłem, czy ja dodałem do spaceportu, jest wybudowany Basic Medical Center. Wydaje mi się, że oni automatycznie już to zrobili. Abstrahując, jest to bardzo fajna opcja.
Dobra. Na razie to są, wiecie, takie podstawowe technologie. I jeśli zrobimy Energy Collector drugiego stopnia, zaczniemy konstruować statki. No już w ogóle statki. Zaczniemy takie, wiecie, podstawowe konstruować. I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Cały czas fajnie zarabiamy. Jestem, kurde, na bardzo dużym minusie, więc zróbmy do 50. Zróbmy 53. Więc powinniśmy za chwilę, no już mamy dychę, co miesiąc dychę będziemy zarabiać, więc wiecie, nie jest to mała suma. Wszystko nam idzie bardzo dobrze. Idziemy cały czas do przodu. Dobra, a my cały czas, dobra, i to jest tak, my tu zarabiamy z naszej planety i my teraz w takim bądź razie możemy sobie zrobić colony ship. Pierwszy, więc zróbmy sobie na razie automatyczny, nie przejmujcie się tym. I możemy sobie zrobić pierwszą kolonizację. Możemy na wodzie się skolonizować, mamy 25, czyli jesteśmy na plusie. Sporo, ze spokojem. Prędzej czy później będziemy fajnie zarabiać. Colony ship, no jeszcze no, nie ma. Więc ze spokojem. Kosztuje chyba 25 tysięcy, więc Smart Colony Ship Building. Dobra, będzie budować. Jeszcze niestety nie buduje, ale już widzimy, że będzie budować, bo jest ten napisany Cash Club, Cash Building. Dobra. Więc ze spokojem. To się skolonizuje. Nawet nie muszę tego sprawdzać. I teraz tak, będziemy mieć za chwilę lepsze silniczki. Dobra opcja będzie taka, że szybko nam to pójdzie. Dobra, to jest to. I no niestety spodziewałem się tego, że może tak być. I trafiliśmy na, no niestety piratów. Dobra. Chcemy wam zapłacić. Dobra. Spróbujmy przykupić ich, żeby byli naszymi przyjaciółmi. Wiadomo, czy tak będzie, no nie do końca może tak być. Dobra, czy możemy coś od nich ukraść? Nie ma opcji, ten nie da rady. Maksymalnie 57. A w tej grze jest po prostu tak, że jeśli jest coś poniżej 90, to szansa, że się nie uda, jest duża. Oczywiście, jakby im się udało coś wykraść, no to wiadomo, że wtedy... to wtedy ze spokojem sobie fajnie zarobimy. Dobra, my potrzebujemy tak i tak lepszego poruszania się, więc ze spokojem, my to sobie tutaj zrobimy. Wiadomo, ja tu na razie kłapię dziobem i majnik. Dobra, robię majnik i będziemy mieć kurypkę, bo jest 81, więc będziemy mieć ze spokojem zapotrzebowanie na to. Kaslona, no trochę jest na minusie, bym musiał mieć jeszcze jeden taki kaslon z dobrym złożem, nie z jakimś miernym, wiecie, bo im mierny, no to dużo nie zarobimy. Dobra, ekonomia, ekonomicznie jedziemy na bardzo dobrym poziomie jesteśmy, więc ze spokojem. Dobra, co ty chcesz? W sumie nie opłaca się. Komputer czasami bardzo głupio odpowiada na te zaczepki, więc moim zdaniem nie ma sensu. To już jest wybudowane. Dobra, my w takim bądź razie, no to wybudujemy. Kontakt z innym imperium nie ma sensu. Na razie nie chcę mieć kontaktu z innymi. Dobra,
Galax Hub Drive musimy mieć. No, to jest bardzo dobra technologia, która nam na początku rozgrywki dużego kopa tak naprawdę nam da. Dobra. Bardzo dużego kopa. Jezu, ale powoli on leci. No niestety wkurzam się, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale na pewno zauważyliście, że dość długo pójdzie ta technologia. Żeby przyspieszyć, potrzebuje 116 tysięcy, więc nic nam to kurde nie da. Dobra, buduje nam się pierwszy statek, czyli kosztował 50 tysięcy. Dobra, 36%. I dobra, będziemy mieć pierwszą kurde kolonię. To pierwsza kolonia powinna na początkowej fazie gry mieć bardzo szybko taką, wiecie, planetę, no to się i bardzo dobrą. Ona się szybko nam rozwinie. Dużo nam da właśnie. Dobra, my tu coś znaleźliśmy. Ale to ze spokojem, to za chwilę tak naprawdę zostanie zanulowane, bo my za chwilę będziemy mieć tutaj... Aha, mamy średni statek, znaleźliśmy, więc teoretycznie on może nawet wylecieć i zacząć... przepraszam. I on zacznie po prostu nam tutaj badać różne rzeczy. Więc teoretycznie to byśmy mogli... dać dalej i my chyba sobie to właśnie to zrobimy. Damy dalej. Na razie nie musimy tego robić. Tu jest 5 i tu jest 8. No, ta technologia dość sporo kosztuje, więc my sobie zrobimy coś innego. Dobra, Energy Collection. W pierwszej kolejności by musiał zwiększyć energię naszych statków. Żebyśmy tak nie tracili w czasie latania w jedną czy w drugą stronę. Dobra, i tutaj kolonizujemy i proszę bardzo, 5, 4 i cyk. I mamy nową, automatycznie się kurde już nam robią po prostu brygadę, ale dobra, zobaczymy. Musimy mieć tak naprawdę postawę, żeby się bronili. Dobra, to nie musimy, 5 ten i jesteśmy na, no tak kurde myślałem, że może być na minusie. Dobra. Więc ze spokojem, z tego względu, że skolonizowaliśmy nową planetę, ona nam zabiera na razie dość sporo ilości, no wiecie, no wszystkiego. Na razie postaramy się ogarnąć. Na razie będę na dużym minusie ze wszystkim, ale ze spokojem. To się ustabilizuje, mi się wydaje. No, mamy dość sporo ilości tak naprawdę tego wszystkiego. Na razie tutaj nic nie będziemy budować. Niech ta planeta się delikatnie ogarnie i ona się będzie ogarniać ze spokojem. Więc no i mamy independent jakąś tutaj rasę, gdzie w ogóle wy jesteście, albo wy, oni przylecieli, bo mają technologię taką, a my nie mamy. I to jest tak naprawdę independent. Czy oni tu są tutaj i oni z czasem mogą się stać pełnoprawną kolonią, tak jak my. Właściwie Imperium z kolonii, przepraszam, ujmując, nic nie będziemy na razie ofert wam dawać, bo i tak nam to nic nie da. Oni i tak są już na terytorium Bosaka, czyli będziemy mieć wojnę z Bosaka niedługo. No tak kurde myślałem, że może do tego dojść, ale ze spokojem. My sobie to wszystko, wiecie, zupdate'ujemy i za chwilę będziemy śmiało robić... śmiało właśnie będziemy robić pierwsze, kurde, takie
wiecie, już porządne statki Energy Correction, zacznijmy te projektować, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi. Tylko musimy po prostu dojść do pewnego poziomu. Ale z tego widzę, że już troszeczkę gramy, więc to zrobimy w innym materiale. Dobra. Jeśli się Wam podobało, łapkę w górę zostawcie, dajcie komentarz, czy chcecie dalej, czy chcecie po prostu długą serię i czy ta gra Wam się też podoba. Ja się z Wami żegnam i trzymajcie do następnego. Miłego dzionka. Cześć.